Nie, nie wiem. Cześć, jesteśmy w Bielsku Białej, Mikuszowice i wyruszamy w poszukiwaniu czarownic. Dzisiaj idziemy czerwonym szlakiem. Nie powiemy gdzie, zobaczycie za chwilę, bo zaraz czeka nas ostre podejście. A potem kierujemy się na chatkę na Rogaczu i potem do schroniska na Magórce Wilkowickiej i potem na dalsze poszukiwania czarownic. Także mamy nadzieję, że nie będzie nudno i że będzie się Wam podobało, tak samo jak i nam. A mamy 25 lutego, godzina 9, niedziela. Idziemy. Oj, oj, oj. Na mapce tu nie było tak stromo. Fajny szlak. Przynajmniej nie ma takich kamieni. Teraz jest lepiej. Oj nie, Beskid Mały to nie są małe podejścia. Jak mi ktoś powie, że tu jest lajcik, to nie. Nie jest. Całkiem solidne kupsko. To kolejne. Żeby jakiś leleń. Ula już się wdrapała. A ja jeszcze idę. Zmęczony. Troszkę no. O godzinie 9.30 jesteśmy na Łysej Górze. Dokładnie 653 metry nad poziomem morza. I podobno tutaj odbywa się zlot czarownic. No, zrobiliśmy 2,5 km i 300 metrów przewyższeń. Także no, dało nam w kość rano. Z czego 150 przez ostatnie 500 metrów. No.
nie spodziewaliśmy się. Niby taka łysa góra, taka niska góra. No, w ogóle łysa nie jest. Ale... w ogóle łysa nie jest, tak. No, teraz idziemy dalej, kierujemy się na Przełęcz. Jaką Przełęcz? Pod Łysą Górą. Pod Łysą Górą. A potem chatkę na Rogaczu. Dokładnie. Może na Przełęczy sobie wypijemy kawkę, zjemy drugie śniadanko. No zobaczymy jeszcze. To idziemy. Kiki! Już jakbyśmy się wracali. Widać, że szczyt jest uczęszczany mocno przez leśnych amatorów przejażdżek. Takie dosyć rozjeżdżone błotka i widać takie ślady tych krosowych motocykli. No ale cóż zrobić. O, słoneczko. Ula się znowu ładuje. Po drodze takie gigantyczne mrowisko. Jest końcówka lutego. A mrówy już pracują. Zapomnieliśmy wspomnieć, że zeszliśmy z tego czerwonego szlaku dosyć szybko i odbiliśmy na taką leśną ścieżynkę, już bezszlakowo na szczyt weszliśmy. Na szczyt nie prowadzi żaden szlak. A teraz schodzimy inną dróżką, łagodniejszą, więc jeżeli chcielibyście się wybrać kiedyś na Łysą Górę, to myślę, że lepiej jest podejść troszeczkę dalej tym czerwonym i tędy sobie wejść, bo jest zdecydowanie łagodniej. Nawet na rower by się dało. Natomiast tam, gdzie myśmy szli, no to już tak dla ludzi, którym nie przeszkadza wchodzenie po stromym podejściu. My akurat lubimy, więc bardzo nas to kusiło. Do zobaczenia na Przełęczy. Zwieje. Zbliżamy się powoli do Przełęczy pod Łysą Górą, a przed chwilą siedzieliśmy sobie na pięknej polance z widokiem na Skrzyczne i trochę na Magórę i tam zrobiliśmy sobie mały popas. Oczywiście standardowo wjechała drożdżóweczka z kawką, a jeszcze mamy herbatkę. Będziemy sobie pili pyszną herbatkę gdzieś dalej. No, a teraz na chatkę na Rogaczu, czy też pod Rogaczem. I tak tu wygląda na tej Przełęczy. Ciężki sprzęt. Ktoś tu ma chawirkę postawioną.
kurczę, bardzo dużo ludzi sobie tym czerwonym spaceruje i na rowerkach jeździ. My teraz na żółty odbijamy. Czyli tutaj? Chyba tak. Nie, tam jest straconka 30 minut. Tu. To nie, to tam. To tam. Dobrze. Chyba graniczki. Jaka była zmęczona. A teraz ciśnij na rogacz. O matko, podejście na wielki rogacz. Rogacz, super. Super. No, gdzie ten szczyt? Ale Boga. Wszystko mnie boli. A, to jeszcze nie szczyt. O mój Boże. Tu jest jakieś odejście szlaku. Tu. Na chatkę na rogaczu. Na chatkę na rogaczu. Ula się cieszy. A my nie idziemy tam. My idziemy tam. Tak, na szczyt. Nie ma, że boli. A tam na dole chatka, takie ciepłe wszystko. Ale Boga. Nic nie zostawię jej przecież samej. Ktoś ją musi wnieść. Zobaczymy się na szczycie chyba. Przeszła, nawet nie wie. I tak, widoczek z rogacza. No dobra, warto się było zmęczyć. Teraz go nie ule. Jesteśmy na rogaczu, chyba tym właściwym, bo minęłam jedną tabliczkę. No ale tutaj chyba jest najwyższy punkt. Na Magórkę do schroniska mamy pół godzinki, jakiś kilometr drogi. I tak się cały czas zastanawiamy, czy się wracać na chatkę. Jaką chatkę? Pod rogaczem? Czyli na rogaczu? No bo tam dosyć byśmy się musieli wracać. No nie wiem, cały czas mamy dylemat. Zaraz powiemy, co postanowiliśmy. Idziemy jednak na Magórkę. No nie wracamy się, bo musielibyśmy się wrócić i później jeszcze 130 metrów pod górę się wrócić znowu w to samo miejsce, żeby iść na Magórkę. Może latem pójdziemy. I tak nie chcielibyśmy tam nic kupić. Chodziło o to, żeby tylko zobaczyć, jak tam jest. No nic, to latem się wybierzemy może akurat pod namiot tam gdzieś obok. Więc idziemy dalej. Cześć. O godzinie 11:30 dotarliśmy pod schronisko na Magórce. Dokładnie
troszeczkę ponad 5 albo 6, teraz już nie wiem. Ojejku. 6 kilometrów. Tutaj jest w parkingu, no i sobie coś zjemy. Chociaż jeszcze nie jestem głodna. Pewnie. No, ale trzeba będzie coś zjeść, bo później już nic nie będzie. Więc posiedzimy chwilkę, zjemy coś, no i powędrujemy dalej. Dużo ludzi, dużo. Idziemy. Posiłek w stoisku. Mogę łódeczkę? A kukulkę? Puściliśmy schronisko na Magórce i teraz kierujemy się na kolejny etap naszej wycieczki. Idziemy dalej szukać czarownic. A na schronisku nic nie zjedliśmy, było bardzo dużo ludzi, także siedzieliśmy tak obok toalety, ale siedzieliśmy, to był plus. Wypiliśmy swoją herbatę, może jak już zejdziemy z gór, to tam gdzieś sobie coś zjemy, zaraz obok przystanku autobusowego, bo ogólnie jak zejdziemy stąd, to musimy podjechać autobusem jakieś 10-12 minut do naszego auta, bo nie robimy dzisiaj pętli. I tam może sobie coś zjemy po drodze, nie? Tak. No, no to idziemy. 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 W drodze na Szlaku Czarnym mamy tutaj taką atrakcję w postaci jaskini wietrznej, zwanej też Smoczą Jamą. Podobno ma jakieś 20 kilka metrów. No głęboka ta jama, tam się ciągnie. Fajnie, ciekawie. Fajne, puchate. Tak. Super. Alpaki Magórka. Kurczę, jak ładnie wymalowane. Super. Punkt widokowy 3 minutki tam gdzieś. O, Fatrę widać nawet. Nie. Ładnie. No, te chmury jest dobra widoczność. No. Powoli już tam słychać drogę w Wilkowicach. A my tak idziemy.
I nigdzie tej czarownicy nie ma. Ani w tej jamie jej nie było, ani na Łysej Górze. Może tam niżej będzie, co? Jak myślisz? To jest chyba jakaś ściema. Myślisz? No, jedyna czarownica to chyba ja tutaj. No i cały filmik zniszczony. Szlak jest uroczy. Jak jest chyba bardziej sucho, to jest jeszcze lepiej. Dałem radę. To jest taka jesień. Tu jest wiedźma, zwana czarownicą, skała czarownic 560. Hej. Hej. Fajna. Taką sową. Super. Skała czarownic i tutaj podobno są jeszcze jakieś takie krzyże. Jakieś, no. Tutaj jest. Wrócimy. No, patrzcie. Ja Blair Witch Project. Tu jest też jakieś. O, i tu, na górze. Ciekawe, czy to jakieś obrzędy tu były. Ja tu zaraz wyjmę garnek. Doważyć. No, najlepiej napar na herbaty. No, napijemy się herbatki, nie? Tak. Jesteśmy głodni jak wilki. Nie udało nam się zjeść w schronisku. Bułeczek nie zrobiłam. No i będziemy pić herbatkę. W tak, sumie to ale... mam jeszcze te żelki. To zjemy żelki. Dobrze. Jeszcze sobie zobaczymy tą skałkę tam u dołu. Dobrze. Tak się ta skałka prezentuję z dołu. Takie jakby grodzisko. Hejo! Wysoko! No. Powiem ci, że konkretna ta skałka. No. Nieźle, nieźle. Nieźle, nieźle. Dobra, wchodzę na górę. Dobrze, chodź. Jeszcze taka ławeczka fajna, zaraz przy tych skałkach. Do posiedzenia. Tak, wylepiliśmy herbatę. Jemy żelki. I idziemy, 2 kilometry nam zostały. I 1,5 godziny do busa. Także idziemy powolutku.
przejdziemy jeden przystanek. No dobra. Alternatywne zielniki idą alternatywną ścieżką. Tam jest czarny, a będziemy tu. No tam płynie potok. Taki strumyk płynie zwolna. Ale tu kupą śmierdzi bardzo. Bardzo, no. No nie wiem. Może tu ludzie srają. Co właśnie, uroki alternatywnych ścieżek. Tu jest mokro. Tu jest sucho. Ale tak na połamanie nóg. Powiem szczerze, że jest dosyć mokro, a nie widzieliśmy żadnej salamandry. Ja się rozglądam teraz. Może śpią sobie jeszcze. Ładny potok. Zeszliśmy już do Wilkowic. To do części górnej. Dalej idziemy czarnym szlakiem. I będziemy się nim kierować aż do przystanku. Powoli zbliżamy się do głównej drogi. Jak wrażenia? W porządku. W porządku. Zaraz zobaczymy, gdzie jest ten autobus. O której on jest dokładnie? No i zadecydujemy, co dalej. Dobrze. Wieje tu. Wieje, wieje, no. I docieramy na przystanek, czyli naszą dzisiejszą kropę. Tak. Także kończymy. Jest godzina równa 14. Zrobiliśmy 13 km, 720 metrów przewyższenia. Tak, ale to jest jakiś inny numer busa. Okaże się, że jeszcze musimy 6 km. Nie, to są dni robocze tylko. A tu jest dwójka. Niedzielę. 14 jest, nie? 47. Czyli... O, smuteczek. Czyli musimy poczekać albo... Albo pomału dreptać. Tak. No. Dobrze. No to będziemy się żegnać. Czy jak dotrzemy. Jest 14. Jakby co? Zobaczymy, co się będzie działo. Zobaczymy, co się będziemy działo. To idziemy. Nie, siedzimy. To na razie. Na razie. No i wylądowaliśmy. 2 kilometry dalej w knajpie. No, zobaczymy jeszcze, jak dojedziemy albo dojdziemy do auta, a na razie jemy. Są rzeczy ważne, ważniejsze. Tak. Pycha. No i pojedzone. Zatrzymaliśmy się w restauracji
bardzo fajnej. Kolorata. Taka swojska. Fajny klimat. No i teraz jeje jak nie wiem. O Jezu. Mamy 4 km do auta. Więc pójdziemy pieszo od przystanku do przystanku i gdzieś trafimy ten autobus. Bo jest chyba w sumie za 45 minut dopiero. No to idziemy. No i wkroczyliśmy do Bielsko-Białej. Tak, przeszliśmy całe Wilkowice. Jeszcze jakieś 3 km. Niecałe. O godzinie 15:50 jesteśmy już przy aucie. W końcu nie jechaliśmy autobusem, przeszliśmy te 6 km pieszo. Pojedliśmy zupki, to były siły na to. No, zupki pyszne. Polecamy no, knajpkę, bardzo. Kolorata. Dokładnie, nie trzeba, nie wiem, się jakoś tam specjalnie ubierać, bo wszyscy tak na sportowo, także dobrze się tam czuliśmy. Tak. No, i zrobiliśmy 19 km. Także, no. Tak niespodziewanie, miało być 13 z 19. No, jeszcze ostatnie 6 asfaltem, ale tak. Przynajmniej szybko minęło. No, dokładnie. To żegnamy się z Wami i mamy nadzieję, że do zobaczenia niedługo. Pa! Pa.